Konferencja CyberSec w Krynicy Zdroju dobiegła końca. Ostatni dzień konferencji to między innymi panel o wyzwaniach, jakie stoją przed szkolnictwem w zakresie cyberbezpieczeństwa. W dyskusji z rektorami małopolskich uczelni wziął udział marszałek Witold Kozłowski. Samorząd województwa przyjętej 17 grudnia 2020 roku strategii rozwoju województwa Małopolska 2030 właśnie uczelnię zdefiniował jako jednego z głównych potencjalnych partnerów realizacji prorozwojowych wyzwań. W konferencji CyberSec wziął także udział prezydent Andrzej Duda. Mam nadzieję, że Małopolska, która od lat należy do czołówki regionów w Polsce specjalizujących się w nowych technologiach i cyberbezpieczeństwie, nadal będzie rozwijać ten potencjał. Pan prezydent doskonale zdaje sobie sprawę, co to znaczy cyberbezpieczeństwo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo naszego państwa. I myślę, że to jest właśnie takie symboliczne pokazanie, wskazanie drogi dalszej również dla tej konferencji. Wicemarszałek Łukasz Smułka i Marta Malec-Lek z Zarządu Województwa wzięli udział w dyskusji na temat efektów małopolskiej tarczy antykryzysowej. Dzisiejszy panel poświęcony małopolskiej tarczy antykryzysowej. Tarczy antykryzysowej, która składała się z kilku pakietów. W tej sytuacji wyjątkowo kryzysowej, kiedy był 2020 rok, pokazaliśmy, że Małopolska stanęła na wysokości zadania i dbała o bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski. Bardzo się cieszę, że właśnie na forum CyberSec mogliśmy przedstawiać nasze wielomiesięczne działania, jakim jest Małopolska Tarcza Antykryzysowa. W ramach tej tarczy również był bardzo istotny pakiet edukacyjny, którego mogliśmy przedstawić właśnie w panelu dyskusyjnym. Tego dnia rozpoczęła się ostatnia odsłona Małopolskiego Festiwalu Smaku, którą otworzyli marszałek Witold Kozłowski oraz Iwona Giba z Zarządu Województwa. Wieczorem ruszył także Europejski Festiwal Biegowy, który potrwa do 5 września. Małopolski Festiwal Smaku jakby jest połączeniem tego dużego wydarzenia konferencyjnego, jakim jest CyberSec, z Europejskim Festiwalem Biegowym, który będzie rozpoczynał się od dnia jutrzejszego. Kochani, dobro jest w Małopolsce i myślę, że nie przesadzam, prezentując dzisiaj tyle stoisk z produktami regionalnymi. Chcemy z Państwem tym wszystkim, co mamy, całym naszym bogactwem podzielić się dzisiaj. Częstujcie się, kochani, smakujcie. Dzisiaj rozpoczynamy pierwszą edycję Europejskiego Festiwalu Biegowego. Tak jak powiedział pan prezes Konopka, mamy taką nadzieję, że to duże wydarzenie sportowe będzie po jakimś czasie nosiło miano stolicy polskich biegów górskich. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.